Siema wszystkim, witam bardzo serdecznie, witam, witam rano. Z racji tego, że Nexe ostatnio troszeczkę za bardzo się poczuwa na tej kwadratowej masakrze i troszeczkę za bardzo mnie troluje, postanowiłem się odegrać. Jest godzina czwarta rano i Nexe akurat nie ma na serwerze, jestem jedyny. Czekałem na ten moment, aż nikogo nie będzie i teraz tak. Na ostatnim odcinku była sytuacja, gdzie jego pies mnie zabił, więc zacznijmy może od psa. Eee, cześć, Bob. Pamiętasz mnie? Pamiętasz. Widzę kiewajś głową. Zacznijmy może od psa. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnej lawy. Czekajcie, ja zejdę sobie niżej. E no nie ma. Bob. Sorry za damage. O, Jekisz go sobie wyciągał pół godziny. Czekajcie, żeby tu nie było żadnej lawy, będę sobie kopał tak o. E Przepraszam serdecznie, że tutaj mm, zwierzęta na tym ucierpią. No ale Nekse nazwał na mnie psa, gdzie nie chciałem go atakować i przez to padłem, więc no, sam sobie jest winien. Dlatego zacznijmy tutaj od Boba. Bob, bardzo Cię lubię, ale Ty siedzisz, więc raczej nie powinieneś się teleportnąć do naszego kochanego Nekse. Przepraszam serdecznie Cię, Bob, za to. Ej, Nexe, Nexe. Pamiętaj, stary dziad, ale potrafi się zemścić. Okej, okay. druga sprawa. Tego nie widzieliście na odcinku. Nexe zostawił u mnie w chacie bardzo, ale to bardzo dużo wełny. Projekt ocieplania, czy jakoś tak to nazwali. Więc ja tą wełnę sobie pozbierałem. Jest jej troszeczkę, zobaczcie. W ogóle chciałem coś innego zrobić z psem, ale... Mm, nie wiedziałem, że w Minecrafcie nie da się, że tak powiem, odsiedzieć psa. Czyli jak on już siedzi, to się nie da go... Yy... Zmusić do tego, żeby przestał siedzieć Poczekajcie, tutaj już nie trzeba Dlatego sobie poustawiajmy Sobie tutaj wełnę, nekse, kochany e, Ogólnie Pomyślałem, żeby spalić mu domek Ale to by było zbyt grube i za dużo pracy By tu kosztowało go, żeby e, Ten domek naprawić A, poczekajcie Jedna ważna rzecz, ponieważ Zapomniałem dodać, że nekse, mój przyjaciel Nekse, e, tu jest takie coś Jak winda, prawda? On mi tą windę zepsuł on mi tą windę zepsuł, naprawdę, Wr wrzucił tam nie wiem czy pochodnie, czy coś, ale zepsuł mi po prostu windę, dlatego ok, zróbmy sobie tak. O, to będzie quality, proszę bardzo, next set, tutaj masz windę zabudowaną, a tutaj też będziesz miał, o, tu się nie da, czekajcie, o, jak rozwalę tą tabliczkę, to się będzie dało. Przepraszam cię chcesz, że to robię. Aczkolwiek nie, nie przepraszam, zacząłeś. Zacząłeś pętać ze starym prankowiczem, Moje pranki ci nie odpowiadały. Powiem Wam szczerze rzeczy, mega satysfakcję robiąc to. E, będzie o troszeczkę pracy chłopak. E, ale to nie jest, że tak powiem. Jeszcze szczyt możliwości. Poczekajcie, nie ma tu żadnej lawy, że to się nie podpaliło. Nie ma raczej. O, dobra, tu mi się skończyło. Jedziemy dalej, proszę bardzo. Prankowanie Nexe level hard tutaj wlatuje Przepraszam Cię Nexe serdecznie, zacząłeś Będę to mówić cały czas. Ogólnie to jest tak Odkąd jestem na Kwaratowej Masakrze, jak widzicie nagrałem jeden odcinek Jutro rano wlatuje drugi, jak się zemściłem na Nitashim za jego pranki Więc poczekajcie sobie do jutra rana Bo Nitashi też, nie wiem, nie wiem czemu, ja byłem dla nich miły Oni chyba muszą robić taki content, wiecie, z prankowania Nitashi, yy, pomógłem mu zrobić krowiarkę. Nitashi nazwał mnie w odcinku niewolnikiem. Co się dowiedziałem, yy, to nie było tak, że Nitashi chciał mnie tak nazwać, tylko po prostu Nexemu podpowiedział, że tok się odcinek sprzeda. Dlatego chłopaki, dziękuję Wam serdecznie, że jesteście dla mnie mili. Tak jak ja byłem miły dla Was. Yy, co tu Nexema za przepalarki jakieś? No nieważne. No. Tu jest lawa, ok. Eee... nie ma lawy, czyli już się nie podpali, mm, nie chcę ci brać nic z skrzynki. boże jest zimno, jest poranek taki bardzo zimny, ale no trudno, trzeba, że tak powiem, pracować, nie chcę tych pieców otwierać. Dobra, tutaj powiem tak, Nitashi dokończając eee, sprankował mnie raz, sprankował mnie raz swoim, że tak powiem, eee... o co to jest za zejście, tutaj jeszcze nie widziałem tego. Yy, diaksa wziąłem. O Jezus, przepraszam, wziąłem Diaksa. Oddaję. Yy, sprankował mnie raz swoim, że tak powiem, tutaj yy, obsydianem, gdzie mnie zabudował. A potem nazwał mnie niewolnikiem. No, Nitashi, przepraszam, na tobie też zemsta musi być. Odcinek będzie jutro rano, dlatego pamiętajcie, wbijać. Zapraszam serdecznie. Yy, gdzie jest wyjście? Tutaj jest wyjście, dobra. Nexa tutaj, że tak powiem, będzie miał zagadkę. Co się dzieje, co i jak. Yy. Trochę mało wełny mam. Chyba wezmę sobie jeszcze troszeczkę wełny do tego, ponieważ chyba mi nie wystarczy tej wełny, żeby Nexe miał nauczkę. Prawda? Dobra, w takim razie pójdziemy jeszcze do SKKF-a po wełnę. Albo w sumie ja mam w domku. OK. Odcinek niezmontowany ze względu na to, iż yy, wiem, że lubicie długie odcinki z Minecrafta, przynajmniej tak mi mówili. Lu o matko, ja mam plan. Poczekajcie. Drewno mam, mam, ale nie, dobra. Nie mam, nie mam na tyle drewna, żeby to się udało. Dlatego, co tam jest? Yy, użyłem enchanta. O, patrzcie, w ogóle, jak ja byłem miły. Użyłem enchanta, zostawiłem diaksa w beczce Patchol. To było na początku, jak ja doszedłem do kwadratowej masakry. Jak jeszcze nie wiem, enchanting table. I zostawiłem diaksa, gdzie deakse potem było. A, nie trzeba było, przyjacielu. Yy, I tak, enchanting jest za darmo u mnie dla ciebie. Wiecie, no kumpel, kumpel. Tak było. Tak było, ale no niestety się skończyło. Nie ma już kumpli na kwadratowej masakrze. Eee, zabudowałem sobie wyjście, ok, nieważne. Zróbmy to inaczej, tak? Okej, okay, dobra. Zostało mi troszeczkę wełny. Dlatego dziękuję serdecznie. Nexedomek jest na razie skończony, chociaż chciałbym tu wypełnić jeszcze wełną cały środek. Eee, widzę, że on tutaj nic nie robi i poczekajcie. Pamiętajcie, widzowie, kochani, że... O, Bob, Nexe, no trudno. Pamiętajcie, widzowie, kochani, że to te pranki, nawet jak wyglądają na mega złośliwi i tak dalej, to dalej jest zabawa i wiecie, no, wchodząc do gry potem Nexe powie, o, paczol, paczol, ale nie będziemy się przezywać, wyzywać i tak dalej, więc to nie jest żadna drama. Dlatego też w komentarzach nie musicie poruszać takich kwestii, ponieważ to jest zabawa, to jest, po to jest Fartomas, tak, ej, ja mam jeszcze dywan. O matko, zapomniałbym, że ja mam jeszcze dywan. Oni mi cały ze skkf cały y, domek mi zawełnowali i zadywanowali. Jakby to odmienić, e, powiem szczerze, że no troszeczkę mi to zajęło, żeby to odwełnować. No ale trudno. Zrobiłem to. Zrobiłem to. Idzie jeszcze dywan do Nexe, proszę bardzo. Nexe, dywanik zielony tutaj. O, jeszcze możemy zrobić parę pięter tego dywanu. Widzę. Kurczę, ja mam te pochodnie na tym drugim i hmm. Co jest? A woda. Czy Zombiak potrafi przejść przez dywan podwójny. Nie, on nie potrafi przejść przez dywan podwójny. Czekajcie, jakby to zrobić, że zombiaka mu to A nie, Zombiak i tak się spłonie, dobra. Zombiak i tak spłonie, więc nieważne. Ale dobra, ten dywan po prostu tutaj sobie będzie wisiał. E, latał, wszystko będzie tutaj, że tak powiem, z dywanu. E, no dobra, kończąc anegdotkę, widzę, że tutaj nie ma co szukać dramy, ponieważ nieważne co by się tu działo, to jest content kwadratowej masakry. Tu już nie ma co robić, jeżeli chodzi o szukanie itemów, ponieważ wszyscy wszystko mają, więc już się zaczęły pranki, dlatego. Ja wbiłem w nieodpowiednim momencie, ponieważ wbiłem w momencie takim, że prank prankami, ale okej, okay, tylko że wbiłem na taki moment, że ja dopiero szukałem itemów, a już zaczęły się pranki. Co prawda, wszystko zrobiłem w 3 dni, w sensie wszystko zdobyłem tutaj sobie w 3 dni, dlatego. No, powiem szczerze, że trochę roboty było, ale no nie nagrałem dużo odcinków z tego, dlatego chłopaki już zaczęli prankować, nie wiem, prowokować. Może oni mi pomagają, żebym się zmotywował do tego, żebym nagrywał odcinki? No nie wiem, dziękuję Wam bardzo za to, kochani. Nexe, masz bardzo ładne podwozie tutaj, podwozie, podwórko z dywanów. Boże, już o tej godzinie nie myślę, przepraszam, stałem dopiero, dlatego mi tutaj proszę nie szkolować. Wszystkie dywany dałem? Wszystkie, mam jeszcze dwie tabliczki, proszę bardzo. Eee, Kod patchol w sklepie Fortnite. Pamiętajcie, karnety tylko z kodem patchol Jeżeli w Fortnite, na razie Fortnite jest dead. Pewnie jak to oglądacie, to Fortnite już żyje, ale na razie, jak oglądam, to <laughs> dom Evrona, Ewron najlepszy? Czy ja domki pomyliłem? Nie, nie pomyliłem, też to pisałem. Dobra, mm. nie zadzieraj Nexe z królem Pranków że bardzo. Nexe już wie chyba z kim ma do czynienia. Tutaj, że tak powiem. Co jeszcze mam? Nic tu jeszcze nie mam. Dobra, czyli to wszystko, co mogłem tutaj zrobić. U Nitażiego prank już został wykonany wcześniej, ale odcinek wleci dopiero jutro, dlatego zapraszam was do oglądania. Ja lecę teraz do siebie na chatę. Szybko może jeszcze trochę wełny zdobędę? Nie, chyba wystarczy mu wełny. Nie będę już mu robił tutaj podgórkę, że tak powiem. Nexe, jeszcze wam pokażę, co on zrobił w ogóle u mnie na chacie. Bo Nexe wszedł? Gdzie już mnie pozabijał parę razy, bo y, była sytuacja, gdzie sprankowałem i ta szczegół, on potem mnie gonił, nie wiem z jakiej okazji, y, parę razy mnie pozabijał, też nie wiem z jakiej okazji, potem kazał mi wyjść od siebie z y, podwórka, też nie wiem z jakiej okazji, ale nagrywał odcinek, no to pewnie chciał się popisać przed widzami, okej, okay, rozumiem, że to jest chwytliwe, y, okej, okay, zabijał mi parę razy, dlatego nie wiem skąd... Ale Nekse jakąś taką złapał na mnie chcicę, żeby mnie sprankować. No widocznie byłem łatwym celem, no już się skończyło to pobłażanie. Dlatego Nekse, jeżeli cokolwiek zrobisz teraz w odwecie, mój odwet będzie dwa razy gorszy. Dlatego, nie wiem, możesz spalić mi domek, możesz, yy, nie wiem, nastawiać obsydianu w tym domku. Pamiętaj, dwa razy gorzej ci oddam. Dlatego nie warto zadzierać tutaj z panem Paczolem. No. Kochani, aha, y, odnośnie zarostu jutro się gole. Znaczy na odcinku tego nie będzie, ale jutro się gole, dlatego że nie będę starym dziadem, będę troszeczkę młodszy. Bo dużo osób mi mówi, że jak y, nie mam zarostu, to wyglądam 40-latka, a jak nie mam zarostu, to wyglądam jak napalony 17-latek, więc y, będę musiał się ogolić w końcu. Ale zapożyczałem zarost za z jednego powodu i się dowiecie niedługo na odcinku z jakiego, więc y, to też niedługo będzie. Y, dalej kurczę, patrzcie, jak ja daleko od niego mieszkam na szczęście, od tego pasożyta jednego. Masakra. eee y, i jest, moje ufo. Podobno była sytuacja, że Ewron nazwał to kiblem. Ewron mi przyszedł, powiedział mi, wytłumaczył mi to na streamie, że nie nazwał tego kiblem, tylko ufo. A pominął kwestię, gdzie kibel to był dom Agu i ziomka. E, wiem, że to źle powiedziałem, ale ja tak nazywam e, ziomka. E, Zią. I tam był kibel typowy, bo nie mają spłuczkę tam, czyli taką typową windę, ale jako spłuczkę. Wiecie, że tutaj klikacie, możecie się spuścić, potem. Wjeżdżacie do góry. E, Okej, okay, mój kot tu jest. Tutaj był dywan, który został na początku. Okej, okay, i zobaczcie teraz to, co on zrobił tutaj. E, nie tu, w tej windzie zrobił. Widzicie, nie ma tu bąbelków, dlatego ta winda jest cała już zepsuta. Tutaj mam spokojnie. Już mam takiego seta, że ten chce mnie nie zabija od upadku z wysokości. Jestem z tego dumny. E... Może ja poukrywam sobie tutaj. Te... a nie, tu w sumie same słabe enchanty, więc ja nie mam co tutaj ukrywać. E, mam 29 bloków diamentów, w ogóle chciałem zobaczyć ile to jest diamentów. E, tu, tu, to jest raz, e, dwa, trzy, cztery, cztery i pół staka prawie, no cztery i jedna trzecia, więc to jest w sumie sporo. Dobra, zostawię to sobie na bloki, żeby oszczędzić miejsce. E, blok, blok. To jest w sumie sporo. Przepraszam za żadnej muzyki, ale to też kręcę tak szybko, chcę iść spać już z powrotem. Bo w sumie tak. No, wbiłem tylko po to, żeby jego nie było, bo oczywiście, jak on jest, to on nie da się sprankować, tylko zabija, oczywiście, nie? Jeszcze spoko, bo jak on mnie chce sprankować, to jeszcze się daje. Ale no. O, dobra, miałem wam pokazać. To wszystko, gdzie tu jest puste, tu już nie, bo tutaj robiłem teraz sobie nową farmę. To wszystko, gdzie tu jest puste, było w I zobaczcie, ile jeszcze tej wełny zostało w tym miejscu. Creeper. Dobra, zobaczcie, ile jeszcze wełny zostało w tym miejscu, i to jest naprawdę sporo tej wełny. I mi się tego nie chce już zbierać. Ale coś czuję, że pozbieram i jeszcze raz musadzę to w chatę, więc. No, mógł nie zaczynać. Mógł nie zaczynać. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście z kwadratowej masakry poradniki odnośnie tych wszystkich farm. Bo już pytałem was o to raz, więc ten poradnik odnośnie tej farmy Expa, gdzie tego Expa mnóstwo się baba będzie, i to będzie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, bo. Nie ukrywam, że chciałbym wrócić do Fortnite'a, na razie Fortnite mi tego to uniemożliwia. E, aha, już mam pełne, dobra, już mam pełne, że tak powiem... E, pełne skrzynie tego barwnika, dlatego będę musiał to zaraz przepalić, e, przewyrzucić, ale okej, okay, nieważne. Niech to sobie działa, zaraz to będę wyrzucał poza odcinkiem. E, I teraz tak, dajcie mi znać, czy chcielibyście te wszystkie farmy i tak dalej, co wam... Pokazywałem wcześniej, żeby był poradnik z tego, czy chcielibyście bardziej, żebym się zemścił na tych youtuberach, co mi zrobili przykrość, bo no nie ukrywam, ja tutaj nikomu nie wadzę, robię swoje, no ale skoro oni zaczynają, to co ja będę gorszy, prawda? Dlatego dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku oraz komentarzu, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, przepraszam, że bym się taki mało ADHD, ale jest po prostu bardzo wcześnie rano, do zobaczenia, pozdrawiam Cię, next papa.